Witajcie w kolejnej części challenge'u Syngenty. Jedźmy jechać do Galileo. W dzisiejszej części będziemy sobie nawozić pod jęczmień kizerytem w ilości 150 kg na hektar, żeby poprawić zasobność ziemi w siarkę i magnez. Wiecie dobrze, że siarka wpływa na przyswajalność innych nawozów, a magnezu w naszej ziemi też nie jest za dużo. Zasobność siarki w tych latach też jest nieduża, nie ma jakichś strasznych deszczy. I będziemy nawozić polifoską w ilości 200 kg na hektar, ponieważ zasobność fosforu jest całkiem niezła na przyzwoitym poziomie, ale zasobność, jeśli chodzi o potas, który jest wymywalny, jest zawsze za mała. Dlatego polifoska szóstka, gdzie zawiera 30% potasu. Na lepszym kawałku pola liczę na plon około 10 ton z hektara, przy dobrych deszczach, przy dobrej wilgotności, zasobności w wodę. Na tamtym drugim polu, jeśli będzie to 7 ton, będę też super zadowolony, obym się zdziwił na plus. I wcześniej jedno pole, które miało pH 6,7, gdzieś tam będzie filmik z wapną, wapnowałem, żeby te pH też podnieść. Wzięliśmy sobie wapno i nam lgnie, słuchajcie, o! Gdzieś tu wody chyba naszło sporo. Kolejny zrobiłem, niemożliwy. Jakie jaja! Tylko wapno ciężkie, to fakt. Spadło 27 litrów wody i zrobiliśmy kolejny na polu. No niemożliwe w tą suszę, słuchajcie. pH tutaj nam wykazało 6,6, 6,7. Lekko zakwaszne, musimy to troszeczkę podciągnąć. Zobaczcie dziki, jak mi się tu napsuciły, zobacz. Całe koło. Chcę zobaczyć, słuchajcie, jak ten jęczmień hybrydowy sprawdzi nam się na takiej mozaice. Drugie pole będzie na dużo lepszym, tam lepsze pH, 7, ponad 7, 7,1. Jeden popiół, kurz niemiłosierny. Jak gdzieś troszeczkę przepłon piaskowaty jest, wpadnie to po ramę prawie, a ściągnik się grzebie w tym piachu. No komedia w trzech aktach. No ale przychodzi czas, trzeba działać. Jak to idzie wieczorem, szago. Na razie jestem do przodu, słuchajcie. Bo broczek co 50 litrów nie może zaorać. Ale Kaziu na pewno może, Kaziu ma pierwszą jedynkę, także jest. Jestem po środku naszego wyzwania, zobaczymy co będzie dalej. No i słuchajcie, jesteśmy na polu, na którym będzie właśnie Hi-Vido Galileo. Nawóz rozsiany w takiej ilości, jakiej wam mówiłem. I teraz tak. Zarównałem sobie bruzdę agregatem i przykrywam nawóz. Jednocześnie wyciągną nam się kamienie, jakieś takie większe, które gdzieś tam na pewno każdy z was też na polu ma. Po to, żeby później, będziemy siać go z Patrykiem Masio Gaspardo, żeby później mu, słuchajcie, nie uszkodziło, to jest agregat aktywny i tak dalej. Dodatek pole sobie zrównamy, będzie nawóz przytyty i będziemy startować z siewem. Robimy, słuchajcie, bardzo płytko, żeby tylko przykryć ten nawóz, zrównać pole, żeby tej wilgoci sobie nie tracić. Tak jak widzicie, pan Izydorusz tam drugim case'em łapie kamienie, które tam nam gdzieś gdzie wychodzą. Także będziemy mieli z głowy pole przyszykowane do siewu. To było zaorane przed deszczem, także fajnie trafiłem, bo ta orka ładnie wciągła tej ziemi, na pewno tutaj wschody będą fajne. Na drugim polu było orane po deszczu i po kukurydze, tam jest dużo mniej wilgoci. Miejmy nadzieję, że jakiś deszcz nadają akurat i zdąży ten deszcz po siewie nam spaść, spowoduje, że wschody będą fajne. Co to się stanęło się? Matko Bosko. O, to i sprawca. Kurwa, syn. Jeden. O, skubaniec. O. Kamień niewidoczny w ziemi. Masakra. Gdyby nie napędy, stałbym w miejscu. O,
kasę. Na tył. Psak. Przepraszam od razu na początku za mój zmieniony głos. Jestem troszkę chory. Więc jeśli gdzieś tam zakaszlę, chyba mam nadzieję, że was nie zarażę. Dzisiaj powiemy sobie, słuchajcie, na co, dlaczego, w jakim celu i tak dalej. Więc zacznijmy może od początku. Słuchajcie, co będziemy siać? Wspólnie podjęliśmy decyzję, że będziemy siać jęczmień ozimy, Syngenty, Hajwido, odmiana Galileo. Dlaczego jęczmień ozimy? Słuchajcie, dlatego, że ostatnie lata pokazują nam, że zboża zimowe wychodzą w plonie dużo, dużo lepiej. Mają podczas swojej wegetacji, zaczyna się wcześniej, mają większy dostęp do wody, który naprawdę w ostatnim czasie w naszym kraju bardzo, ale to bardzo mega dużo brakuje. Stąd też to przekłada się na słuchajcie, większy plon. Dlaczego Galileo? Dlatego właśnie Galileo, już wam szybko wyjaśniam, dlatego, że jest to praktycznie najnowsza odmiana z Hajwido, która się charakteryzuje tym, mianowicie, że ma bardzo duży potencjał planowania, jak nie największy z wszystkich odmian. Ziarno bardzo wyrównane, grube, o dużej gęstości, co nam się przełoży na pewno na nasz plon. Również przemawiało to, że jest ona najbardziej mrozoodporna spośród wszystkich odmian Hajwido. To też przy naszych zimach, w których nie ma śniegu, a pojawia się mróz, ma kolosalne właśnie, słuchajcie, znaczenie. Zaprawiona jest zaprawą Vibrance Star. Dlaczego mówię o zaprawie, słuchajcie? Otóż dlatego mówię o zaprawie, że jest to praktycznie jedyna zaprawa zarejestrowana w Polsce na pałecznicę trawi zbóż. Co to jest pałecznica? Jak zaobserwujecie po zimie, nieraz w waszym jęczmieniu o zimym, takie są place, jak podobne do pleśni śniegowej. Właśnie pałecznica niszczy nam węzły krzewienia. Zwłaszcza jest to bardzo istotne przy jęczmieniu hybrydowym, który powiedzmy z jednego ziarna wyrasta 20 roślinek. Czyli to krzewienie jest kluczową sprawą. Jeżeli zniszczy nam węzły krzewienia, co wpłynie nam bardzo znacząco na nasz plon. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie fajnie, słuchajcie, że tutaj, zobaczcie sobie, gdzieś tu jest bliżej, jest ten jęczmień zaprawiony zaprawą Vibrance Star. Nie ma żadnego środka na ten moment, żadnego fungicydu zarejestrowanego na zwalczanie pałecznicy zbóż i traw. Czyli zostaje nam jedynie tylko właśnie porządna zaprawa. Nie ma w Polsce, tak jak powiedziałem, zarejestrowanych środków, które możemy opryskać, ale nawet, słuchajcie, jeśli by były, to jeżeli pojawią nam się symptomy tej choroby wiosną, po pierwsze primo, już jest za późno na pryskanie, bo już nam jest zainfekowana, i po drugie, często wiadomo, jest to wczesna wiosna, temperatury są bardzo niskie i no niestety żadnym fungicydem też byśmy pryskać nie mogli. Oczywiście, słuchajcie, jeszcze za siewem naszego jęczmienia ozimego przemawia to, że możemy go zsiać na słabszych glebach niż jęczmień wiosenny. Chodzi dokładnie właśnie o jęczmień hybrydowy. Jęczmień zwykły, populacyjny, na pewno na ziemiach lepszych. Ja nie mam takiej ziemi jak Kazik, więc też jestem bardzo ciekawy. Mam jeszcze koniec. Jedną niespodziankę, to nie jest niespodzianka dla was, tylko niespodzianka dla Brączka przede wszystkim. No i dla Kazia, to na was czeka, pełniutko, starajcie się, siejcie prosto, dajcie dużo nawozów, bo tak, nie to czeka to dla was. Mam nadzieję, że będziecie dawali dużo łapek i nie czeka to dla mnie. O, za szybko jedziemy. Dziękuję wam oczywiście za wszystkie łapki, które daliście do tej pory. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze więcej. Liczę też na fajną pogodę, że uda mi się pokonać chłopaków w plonie, chociaż Kazia będę miała pokonać naprawdę mega, mega ciężko, ale może przynajmniej uda się łapkami. Zobaczcie, mordy, co was czeka. Oczywiście to będzie na zakończenie challenge'u w roku przyszłym, ale już czynimy przygotowania i treningi, żeby równiutko Brączkowi na głowę to wylać. A będzie, posłuchajcie, wyglądało mniej więcej tak. I tyle, a ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, zostawienie mapki w górę, żebym to ja nie dostał tej mega dużej ilości zimnej wody. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego challenge'u. Cześć!